Cześć, dojechaliśmy do Włocławka. Idziemy zobaczyć, co się wydarzyło u drugiego klienta, który w międzyczasie zgłosił nam usterkę maty grzewczej. Mata została zamontowana. Podobno pomiary były wykonane przed montażem, po montażu i były prawidłowe, natomiast teraz mata nie grzeje i pomiary są nieprawidłowe, więc idziemy sprawdzić, co się dzieje. Jeśli faktycznie potwierdzi się usterka, będziemy naprawiać. Także jeśli Was interesuje to, co się tutaj u klienta wydarzyło, jak to naprawimy, to zapraszam Was do oglądania tego filmu. Wracam, zaczynam od pomiaru rezystancji żyły grzewczej maty. Tutaj, jak widzicie, nie ma żadnej rezystancji żyły, czyli żyła grzewcza jest uszkodzona. Następnie sprawdzamy rezystancję pomiędzy żyłą grzewczą brązową a ekranem ochronnym. Tutaj również brak jest jakiejkolwiek rezystancji. Jeszcze sprawdzamy między żyłą ochronną a żyłą niebieską i tu jest 130 ohmów, czyli mata jest uszkodzona, ponieważ 130 ohmów to jest wartość między żyłą grzewczą a ekranem ochronnym. Wobec tego, że mamy tutaj rezystancję w ohmach, możemy bezpośrednio podłączyć autotransformator, dzięki któremu po prostu podamy odpowiednio niższe napięcie na matę, tak żeby jej nie uszkodzić. Mata będzie grzała po prostu do miejsca tego, w którym jest zwarcie. Nie możemy tutaj podłączyć pod 230 V, ponieważ taka mata by się wtedy spaliła. Natomiast tutaj zaczynamy od 50 V i zwiększamy tak, żeby prąd płynący nie był zbyt duży, czyli żeby nie było zbyt dużo amper. Po jakiejś godzince czasu robimy podgląd kamerą termowizyjną, to w tym momencie telefonem zbudowaną kamerą termowizyjną i widzimy, że mata grzeje do pewnego momentu i ten moment, w którym kończy się grzanie maty, to jest miejsce uszkodzenia. Jednocześnie widzimy też przegrzew tutaj w kółeczku, to jest skrzyżowanie się przewodów grzewczych, czyli błąd montażowy i tutaj, jak widzicie, drugie kółeczko, właśnie zakończenie maty. Następnie zaznaczamy sobie na płytkach, w tym przypadku taśmą izolacyjną, jak przebiegają przewody grzewcze maty, tak aby przy odkuwaniu płytki być w tym miejscu po prostu bardziej ostrożnym, żeby nie uszkodzić izolacji przewodu. Nie wiemy, na jakiej głębokości są te przewody grzewcze maty, czy one są bezpośrednio pod płytką, czy są troszkę głębiej, więc dla pewności zaznaczamy sobie, jak one przebiegają. Zaznaczamy też w tym momencie miejsce uszkodzenia, czyli to miejsce, w którym kończy się grzanie maty. Nie widać tutaj wyraźnego przegrzewu na tym końcu, natomiast wiadomo, że w tym miejscu się kończy grzanie, więc tu jest miejsce uszkodzone. Zaznaczamy sobie pozostałe kable grzewcze, maty, jak one przebiegają. I za chwilę będziemy przystępować do odkucia płytki. Tutaj klientowi bardzo zależało na tym, żeby uszkodzić maksymalnie jedną płytkę, ponieważ tylko jedną płytkę miałem w zapasie. Wobec tego musimy zrobić to bardzo delikatnie. Zaczynamy od usunięcia spoiny pomiędzy płytkami przy użyciu szlifierki oscylacyjnej wraz z specjalną tarczą diamentową. Usuwamy spoinę tą na częściowej głębokości, czyli nie przecinamy jej do samego końca, tak żeby nie uszkodzić przewodu grzewczego, natomiast nacinamy ją z góry, tak żeby przy odkuwaniu płytki ona mogła pęknąć. Gdybyśmy tego nie zrobili, istniałoby ryzyko, że przy odkuwaniu płytki blisko spoiny mogłoby pojawić się pęknięcie na drugiej płytce. Tym bardziej, że mieliśmy tutaj sygnał od klienta, że te płytki mogą być przyklejone na tak zwane placki, czyli pod spodem mogą być puste przestrzenie powietrza, co zwiększa ryzyko w takich miejscach po prostu pęknięcia płytki. Także delikatnie odciągamy od razu pył ze spoiny w odkurzacz, tak żeby widzieć dokładnie, na jaką głębokość ta spoina jest usunięta. I już w tym momencie mamy tą spoinę wystarczająco naciętą, tak żeby nie ryzykować uszkodzeniem sąsiedniej płytki. Przystępujemy więc do odkucia płytki. Stosujemy, tak jak we wcześniejszych filmach wam pokazywałem, dłuto płaskie, na końcu jakby spłaszczone, zakończone, nieostre, tak żeby tą płytkę delikatnie po prostu kruszyć, a nie wbijać dłuto na głębokość. Tutaj zapomniałem założyć okularów ochrony, więc szybko to poczułem na własnych oczach, odpryski, dlatego mój współpracownik poszedł do samochodu po okulary ochronne.
Tutaj też była bardzo taka dość ciasna kuchnia, więc meble były nowe, lakierowane, więc musieliśmy dookoła dobrze zabezpieczyć tekturą, tak żeby te odpryski wynikające z kruszenia, o właśnie zakładam okulary i jedziemy dalej, żeby te odpryski po prostu nie uszkodziły nawierzchni lakierowanej mebli. Jak widzicie, dużo wchodzi bardzo głęboko, płytka pęka i widać od razu, że pod płytką są puste przestrzenie powietrzne, więc to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, czyli pan, który kładał płytki, no niezbyt się tutaj do tego przyłożył. O, i już widzicie w tej chwili czerwony kabelek grzewczy, bardzo płytko, tak naprawdę odsłonięty, bez nie przykryty warstwą kleju, więc jest to jeden też z błędów montażowych. Po prostu przewód grzewczy maty powinien być zatopiony równą warstwą kleju na całej jak gdyby długości, nigdzie nie powinno być pustych przestrzeni nad kablem grzewczym. W takich miejscach niestety istnieje zwiększone ryzyko przegrzania się przewodu grzewczego, ale tutaj jak widzicie przyczyną uszkodzenia było nacięcie izolacji przewodu grzewczego maty na fójce, na spojnie, czyli po prostu osoba, która układała płytki, znaczy tak naprawdę która spojnowała, no, czyszcząc prawdopodobnie przestrzeń między płytkami, przeciała ten przewód grzewczy. Po pierwsze był on za płytko, po drugie nie był przykryty klejem, po trzecie nożyk wszedł za głęboko. I to by wyjaśniało, dlaczego pomiary były po zamontowaniu maty dobre. Według relacji klienta były robione po ułożeniu płytek, ale przed spoinowaniem. Natomiast po spoinowaniu mata już nie działała. W tym momencie zdejmujemy izolację z obu końców przeciętego przewodu grzewczego maty. Tutaj wycięliśmy ten fragment, który jest pod drugą płytką, czyli tam jakieś jakby jedna pętelka będzie taki skrót, bypass zrobiony po to, żeby tej drugiej płytki nie uszkadzać. I robimy pomiary rezystancji żyły grzewczej, w jedną stronę są ok, około 133 ohmów, w drugą stronę, w stronę końca maty jest 59-60 ohmów, czyli mniej więcej suma zgadza się z wartością fabryczną. W związku z tym robimy teraz pomiar rezystancji izolacji, żeby sprawdzić, czy nie ma gdzieś przebicia do izolacji, czy nie ma gdzieś zwarcia pomiędzy żyłą grzewczą a żyłą ochronną. I to również robimy w obie strony. W stronę początku maty jest powyżej 5,5 giga ohma. Do jednej żyły, do drugiej żyły między ekranem ochronnym a drugą żyłą jest również powyżej 5,5 giga ohma, czyli mata w stronę początku jest sprawna, nie ma już więcej miejsc uszkodzonych. Natomiast teraz sprawdzimy jeszcze stronę końca maty i również robimy pomiar do każdej z żył niezależnie. Do jednej żyły jest to również powyżej 5,5 giga ohma. Do drugiej żyły było tak samo, więc tutaj możemy teraz powiedzieć, że mata jest tylko w tym jednym miejscu uszkodzona, nie ma więcej miejsc uszkodzenia maty grzewczej. Natomiast przy okazji w międzyczasie podkuliśmy troszeczkę dalej tą płytkę, która i tak jest do wyrzucenia, żeby spróbować naprawić to miejsce, w którym ten przewód grzewczy jest skrzyżowany. Jak widzicie, przewód grzewczy wyraźnie się krzyżuje, jest przesunięty, nie możemy takiego miejsca zostawić, ponieważ istnieje ryzyko, że za jakiś czas, za kilka dni, tygodni, może miesięcy, w tym miejscu mogłoby dojść do przepalenia się izolacji przewodu grzewczego ze względu na zbytni wzrost temperatury. W związku z tym, że klientowi zależało, żeby tej drugiej płytki nie uszkodzić, próbujemy to wydostać, podkowając się od tej strony, licząc na to, że może się uda ten przewód jakoś wyciągnąć, że może on tam nie jest tak dobrze wtopiony, że może tam akurat jest jakaś przestrzeń powietrzna, może jest jakiś placek, ale robimy to bardzo, bardzo delikatnie, tak żeby tego przewodu nie uszkodzić. Troszkę ręcznie, troszkę młotem udarowym i za chwilę zobaczycie, czy nam się to udało. Delikatnie jeszcze podkuwamy głębiej, podkuwamy dalej. Jak widać, tam jest pod tą płytką przestrzeń powietrzna pusta, bez kleju, więc jest to błąd montażowy oczywiście przy układaniu płytek. W takim miejscu po pierwsze płytka może jest bardziej narażona na pęknięcie przy jakimś uderzeniu, no ale też ma tak grzewcza, nie ma dobrego odprowadzania ciepła. Ale dzięki temu, że tak było, udało się ten przewód wyciągnąć, jak widzicie, po prostu spowodować, że on się przestał krzyżować. Możemy go tak oczywiście lekko zgiąć, skrzywić. Ważne, żeby on się ze sobą nie stykał, żeby była zachowana odległość jakieś 2-3 cm, więc udało się to naprawić bez uszkodzenia dodatkowej
metalowej płytki. Teraz przystępujemy do przygotowania, do wykonania mówki naprawczej. Również pokażę Wam to w dużym przyspieszeniu. Jeśli interesuje Was to, jak wykonać taką mówkę naprawczą, to zapraszam Was do filmu, w którym pokazuję, jak taką mówkę wykonać z dokładnym jak gdyby komentarzem, z dokładnym opisem poszczególnych kroków. Link za chwilkę pojawi się u góry ekranu. Możecie kliknąć i przejść, zobaczyć sobie, jak taką mówkę wykonać i na co uważać przy jej wykonywaniu. Tutaj w skrócie mówiłem, że tak, oczywiście czyścimy, może inaczej, zaczęliśmy od zdjęcia izolacji zewnętrznej z dwóch stron, zdjęcia izolacji z żył grzewczych, wyczyszczenia tej izolacji zewnętrznej, tak żeby później koszulka termokurczliwa dobrze przylegała. Następnie zakładamy tulejki zaciskowe. I będziemy teraz przygotowywać się do połączenia wszystkich żył. Czy każdej żyły oddzielnie oczywiście, ale też musimy każdą z tych żył odizolować elektrycznie, czyli korzystając z koszulek termokurczliwych z klejem oraz oczywiście później całość zaizolować też koszulką termokurczliwą z klejem, tak żeby było to szczelne. Zakładamy najpierw koszulki termokurczliwe, które pogrubią nam w tym miejscu izolację przewodu grzewczego. Pogrubią nam przewód grzewczy, tak żeby później w tym miejscu ta zewnętrzna koszulka termokurczliwa dobrze przelegała, dobrze uszczelniła, była szczelna. I to musieliśmy poczekać, koszulki przestygły, więc teraz możemy sobie przełożyć zewnętrzne koszulki termokurczliwe. My zawsze robimy podwójną warstwę, więc zakładamy jedną koszulkę o mniejszej średnicy na jedną stronę, drugą koszulkę o większej średnicy na drugą stronę. To musimy zrobić zanim zaczniemy łączyć żyły ze sobą, ponieważ później byśmy tego nie byli w stanie zrobić, tych koszulek nie dałoby się przełożyć. Jednak ten koniec był za krótki, więc przekładam sobie na drugi koniec, który jest dłuższy, czyli dwie koszulki mam założone na jedną stronę. Te dwie koszulki zewnętrzne. Teraz sobie docinam koszulki wewnętrzne, termokurczliwe. Wszystkie te koszulki, tak jak mówiłem wcześniej, są w wersji z klejem, tak żeby później przy podgrzaniu zarówno się obkurczyły, jak też klej, żeby uszczelnił. No i mamy w tej chwili przygotowane do połączenia. Będziemy za chwilkę zaprasowywać. Oczywiście tutaj używamy praski zaciskowej specjalnej do tego typu tulejek. Pamiętajcie, że tutaj takich uszkodzeń nie należy lutować, ponieważ nawet jakby Wam się udało zlutować żyłę grzewczą, co bywa zwykle trudne, to takie połączenie lutowane raczej będzie o małej trwałości, więc dość szybko może przestać działać. Natomiast połączenie takie zaprasowane jest połączeniem bardzo pewnym na lata. Zaprasowujemy najpierw jedną żyłę grzewczą, później drugą żyłę grzewczą. Kolejność żył grzewczych nie ma znaczenia. Najważniejsze jest tylko to, żeby nie pomylić żyły grzewczej z żyłą ochronną. Odcinamy długość. I możemy zaprasować ostatnią, trzecią żyłę, czyli tak zwaną żyłę ochronną. Nasuwamy koszulki wewnętrzne koszulki termokurczliwe, tak żeby dobrze odizolowały, żeby naszły na izolację z jednej i z drugiej strony. Tutaj zabezpieczamy szmatką te zewnętrzne koszulki termokurczliwe ze względu na to, że jest mała odległość i tak żeby przy obkurczaniu opalarką nie doszła do nich wysoka temperatura, ponieważ wtedy mogłyby się obkurczyć przed założeniem i, no i byłoby ciężko je założyć. Teraz możemy zdjąć. Wewnętrzne koszulki w tej chwili są obkurczone. Musimy chwilkę poczekać, kilka minut, żeby przestygły. I jak już są przestygnięte, to będziemy mogli założyć pierwszą zewnętrzną koszulkę termokurczliwą. My tak właśnie robimy. Zakładam zewnętrzną koszulkę termokurczliwą. Tą drugą również zabezpieczam, żeby się przypadkowo nie obkurczyła za wcześnie. I opalarką delikatnie
trochę w lewo, trochę w prawo, raz z jednej, raz z drugiej strony. Obkurczamy tą koszulkę, tą pierwszą zewnętrzną koszulkę termokurczliwą. Ona musi co najmniej z 2 cm najść na zakładkę na izolację z jednej strony, na izolację zewnętrzną z drugiej strony i również czekamy. Jak już koszulka troszkę przestygła, możemy założyć drugą zewnętrzną warstwę koszulki termokurczliwej i również ją opalarką obkurczyć. Teraz chwilkę trzeba przytrzymać na prosto, tak żeby ta koszulka zastygła na prosto, ponieważ zależy na tym, żeby to ładnie wyglądało, żeby ta mufa była w miarę prosta. Już troszkę przestygło, mufa jest prosta. Także mata jest w tym momencie naprawiona. Żeby to potwierdzić, zrobimy pomiary kontrolne. Oczywiście standardowo pomiar rezystancji żyły grzewczej omomierzem. Multimerem, multimetrem, różnie są te urządzenia nazywane. Jest to miernik elektroniczny, zwykły miernik elektroniczny. 190 ohmów. Wartość jest prawidłowa dla tej wielkości maty grzewczej. Dla każdej maty, dla każdego rozmiaru, dla każdej mocy maty może być to inna, będzie to inna wartość rezystancji żyły grzewczej. I następnie robimy pomiar rezystancji izolacji. Tu już robimy to miernikiem do rezystancji izolacji, napięciem 1000 V. I wartość jest powyżej 5,5 gigaoma, więc jak najbardziej prawidłowa wartość. Mata jest naprawiona, jest sprawna. Sprawdzimy jeszcze kontrolnie do drugiej żyły, ale to już tu się nie powinno nic zmienić, ponieważ żyły mają ciągłość, żyła ma ciągłość, więc czy mierzymy jedną czy drugą, to pomiar będzie taki sam. Sprawdzamy jeszcze w karcie gwarancyjnej. Fabryczna wartość była 199 ohmów po montażu. W tej chwili jest 190, wartość troszkę mniejsza, ponieważ wycięliśmy kawałek, jedną pętelkę tego przewodu grzewczego, dlatego rezystancja jest troszkę mniejsza. No i kończymy tak naprawdę nasze zlecenie wpisem do karty gwarancyjnej, w którym odnotowujemy datę i zakres przeprowadzonej naprawy w ramach gwarancji WarmTech Care Plus. No, jesteśmy po naprawie drugiego klienta. Drugi klient, który skorzystał z gwarancji WarmTech Care Plus. Jak widzieliście przed chwilą na materiale, mata była uszkodzona mechanicznie, czyli tak dokładnie rzecz biorąc przecięta na fudze, prawdopodobnie przy czyszczeniu fugi. Oprócz tego była w drugim miejscu, przewody grzewcze się przesunęły i były skrzyżowane, więc oba te problemy rozwiązaliśmy. W jednym miejscu podkuliśmy i wyciągnęliśmy skrzyżowane przewody grzewcze, w drugim miejscu wykonaliśmy mufę naprawczą. No i zrobiliśmy to zupełnie za darmo w ramach gwarancji od firmy WarmTech Care Plus, także jak widzicie, jak macie wątpliwości, czy warto, to jak najbardziej ta gwarancja działa, jest realną gwarancją. Tutaj klient, gdyby musiał normalnie, w normalnym przypadku zapłacić za naprawę, byłyby to dość duże kwoty, więc odległość od naszej siedziby jest dość duża, także dzięki tej gwarancji klient ma to zrobione zupełnie bezpłatnie. Także jeśli film Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!